drives a king to expand his rule to the very edge of the unknown? Why are his people willing to sacrifice their livelihoods and even their lives for a ruler who sits on an ivory throne? The legends of our ancestors and the greatness they achieved drives us forward. All in Asia have heard of the great Srivijaya Empire, a grand power of the past that ruled all of the Indonesian islands. We dream to one day surpass these legends. In our culture, we hold the Kansil, a tiny mouse deer, the highest among the animals. Foreigners laugh mockingly at our reverence for such a benign creature, but they know nothing of the Kansil's heart. Despite its unimpressive appearance, the Kansil can overcome any obstacle and defeat much larger adversaries through sheer cunning. Its bravery is like that of no other animal. Our people are like the Kansil. Our enemies underestimate and mock us, but we will show them our true spirit. For that reason, the story of our empire's founder, Ayawiraraja, is revered among our people. When faced with a Mongol invasion, he built an empire from a tiny village. Dobra, jakieś instrukcje dostaniemy. Początkowy limit twojej populacji wynosi 75 jednostek i nie możesz wyjść poza erę zamków. Każda zdobyta wieś zwiększa limit populacji o 5 jednostek do maksymalnie 125. No to nie jest tu kolorowo. Oprócz tego nie możesz budować nowych wież. Utrudnienie dodatkowe. Podbijasz wioski, niszcząc ich wieże. Gdy wieża zostanie zniszczona, zastąpi ją jedna z twoich. Słonie bojowe świetnie nadają się do burzenia wież wroga. Twój poziom zaawansowania technologii jest niższy niż wrogów, a kilka twoich technologii ery zamków nie jest początkowo dostępnych, ale po mapie porozrzucany jest sprzęt mongolski i jawajski, który może pomóc ci nadrobić tę stratę. Mongołom nie można ufać. Ich celem jest opanowanie całej Azji Południowo-Wschodniej. Zamek w Kediri szkoli żołnierzy dzięki regularnym dostawom surowców otrzymywanych drogą lądową. Zablokowanie tych dostaw pomoże osłabić ich obronę. Wojownik z Karambitem jest słaby, ale na potrzeby limitu populacji równa się tylko połowie jednostki standardowej. Umożliwia to łatwe tworzenie dużych oddziałów. No to prawda, teraz byśmy mieli duży plus. Kawalerzysta wśród słoni. Both the Kediri and the Mongols consider me insignificant. I will show them what I am capable of. Conquer as many villages as you can and defeat their petty armies in the field. Only then will they realize the mistake they have made and recognize me as their superior. This dense jungle cannot provide supplies for many people. Luckily, conquering enemy villages will help us support a larger population. Okej. Okay. Siap. Aku akan marwatnya. Aku marwat. Aku pengerti. Iya. Aku pengerti. Aku tuha buru. Apa sasaran marwat? Aku marwat. Aku akan marwat. Aku marwat. Aku tuha buru. Aku tuha buru. Dobra. The Mongols and Kediri have been fighting quite intensely, and everywhere there is abandoned equipment to be found. We can use it to hasten our military advancements. Apa sasaran Anda? Yasaku kapangkan senjata. Maju. Iya. Tapi maju. Iya. Aku pemangun gedung. Aku pemangun gedung. Iya. Aku pemangun gedung. Siap, siap. Apa sasaran panumbang kayu? Aku pemangun gedung. Aku panumbang kayu. Shhh.
Apa Shasanan Apa Marwan. Yasak Apa Shasanan Apa Marwan. Yasak Apa Shasanan Apa Marwan. Dobra, lecimy tutaj może. Apa Marti. Tapy. Zobaczymy. Zostaliśmy? Już po wojsku. Już wszystkich wytłukli. Dobra, tu ich jest dużo. No nic, no. Trzeba się rozwinąć po prostu. Możemy gdzieś tutaj sobie... Proszę. Aku mengumpulkan. Apa sasananya baginda? Zrobimy sobie troszeczkę tutaj zasłony i myślę, że taka technika będzie dobra, żeby po kolei bronić sobie te miejscówki. Zwiedzamy sobie trochę rzeczkę. Nie wiem, czy coś do militariów zrobimy sobie. No, z tymi limitami są problemy. Jak z kuźnią? Mamy kuźnię? Nie mamy. No to też wypadałoby ją zrobić. Co my tu mamy za technologię? No na pewno będziemy grać na słonie. A, bo dobra, wszystko sobie zrobimy. A, co tam? Dobra. Tak, tutaj stoimy. O, czyżby ktoś tu nas... zaciukał, krótko mówiąc. O, strzelają chłopaki. Czyli mamy wroga. Oj, oj, oj. Mamy, no. O, to jeżeli tu jest wróg, to możemy go fajnie tutaj zaczopować. I go na razie zbloczyć. I tak zrobimy. Dobra, jak te limity? Może wyjdziemy sobie tutaj. Te limity troszeczkę. Albo może jakiś zwierz drapieży tam. Czy tu jest kawalerzy? Cała, mamy kamień. Centrum, które stoi, nie pracuje na siebie. Dobra, ojej, naprawdę mamy opóźnienie w tych technologiach. Śmiesznie gadają. Dobra, teraz się to zrobi. Dobra, no pierwsza przejęta. Dobra, zrobimy sobie tutaj jeszcze podwójne zaczopowanie. No i co, i wracamy statkiem. Zobaczymy.
Iya, siap. Siap. Aku mengumpulkan. Nie, no będziemy potrzebować aku tego drewna. Aku panumbang kayu. Trzeba będzie zrobić potężne farmy. Swasti. Aku akan marwatnya. Siap. Siap. Apa sasananya baginda? Aku marwat. Apa sasananya baginda? Siap. W sumie fajnie będzie tutaj to zabudować, zrobić takie bufory sobie. Siap. Aku mengerti. Siap. Aku angkat senjata. Aku marwat. Aku macesz. Siap. Siap. Aku penumpang kayu. Apa sasananya? Dobra. Aku marwatnya. Iya. No tu mamy złoto, więc ja bym chciał to złoto przytulić. Siap. Siap. Aku penumpang kayu. No dobra, tak myślałem, że to się dobre, co wszystko, co dobre, szybko się kończy. Siap, 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 siap. Apa sasananya baginda? Siap, siap, siap. Siap. Aku akan mengerti. Chłopaki się rozgniewali troszeczkę, widzę. Aku pemangun gedung. No nie dziwię im się. W sumie im się nie dziwię. Dobra, trzeba będzie zrobić uniwersytet. Aku pemangun gedung. Aku akan marwatnya. Oj, nie mamy drewna. Ciekawe, czemu nie mamy drewna. Aku pengerti. Swasti. Aku marwatnya. Swasti. Apa sasananya baginda? Siap. Siap. Swasti. Siap. Apa sasananya baginda? Aku pemangun gedung. No nic, no nic, no nic. Trzeba jeszcze poulepszać te drewna, pierdołki. Porobić trochę tych łobuzów może, bo oni są tacy. Siap, siap, swasti, siap. Swasti. Ale szybko niszczą te mury, no. Siap. Apa sasananya? No rozgniewałem chłopaków, no trzeba przyznać. Jakbyśmy tutaj klasztor postawili, też by było całkiem fajnie. Aku penumpang kayu. Oj, z tym drewnem, dlatego jest tak słabo. No nic, a jakbyśmy zrobili tam sobie z kilka galer bojowych? Też nie głupi pomysł. Oj, chłopaki, dobra. Ogarniemy trochę ekonomii i pociśniemy. Tutaj wojskiem, chociaż nie, już więcej na tą ekonomię nie ma co. Wystarczy. Teraz tylko militaria. Militaria.pl. Apa sasananya baginda? Aku pemangun gedung. Ya, aku pengerti. Maju. Apa sasananya baginda? Ya, aku baginda. Aku pengerti. Angkat senjata. Ya, baginda. Maju. Nie ma co. Dobra, nie ma co, te wojska są słabe. Te jednostki są kiepskie. No nic, chyba pójdziemy w słonie i ruszamy na ten. Aku panggali tamu. Na te wiochy. Apa sasananya baginda? Aku pengerti. Apa sasananya baginda?
Iya. Aku pengerti. Iya. Siap. Siap. Yasa Kumarwa. Oni są tani w ogóle? Ile oni kosztują? No w sumie to nie są drodzy. Dobra. Zrobimy ich trochę. Siap. Kurde, jacy silni. No zdenerwowali się trochę, widać, chłopaki. Apa syasananya, Baginda? Taka kawaleria też by się tutaj przydała, ale zrobimy na razie to. Możecie to złoto. Sypy. No i zrobimy takie ostre ruszenie, dosyć szybkie. Yasa Kuka, Baginda. Tapi... Iya. Apa syasananya, Baginda? Angkat senjata. Siap, iya. Aku Marwah. Siap, siap. O jejku, ale tragedia z tym wydobyciem. O, i to jest patencik. To jest dobry patencik właśnie. No dobra, no lecimy, tak? No spróbujemy przejąć te wiochy. Zrobimy sobie jeszcze klasztorek tutaj. Może, pro forma. To nie jest dobre miejsce na klasztor. Może polecieć w lekką kawalerię, nie wiem, już sam, żeby ich szybko strącać. No i spokój. Dobra, tu też mamy fajną wioskę do przejęcia. To znowu. Mówiłem, nie ruszać się z miejsca.
Dobra. My się tu zabudujemy. Koledzy nas tu nie usiekli. Będziemy przejmować tak poszczególne tereny, albo najpierw tu się wybudujemy. Dobra, jak z tymi słońmi? No, chyba chłopaki zrobili hite trzoty, bo... No dobra, niebieski jest stłamszony, że tak powiem. Jak tutaj wygląda sprawa? Dobra, tu przejmiemy trochę tych wiosek. Będziemy tak się przepychać, no cóż. A, to jest ten transport, okej. Okay. To jest nasze centrum, nie naszego sojusznika. Dobra, mamy to. Jak te słonie tutaj? Całkiem nieźle, całkiem nieźle. The enemy of our enemy is our friend. What do you think of making an alliance against Kadir? Aku akan marwai, marwai. Benar. Aku akan marwai. O, i co oni chcą? Zawsze są już z Mongołami. No dobra. Dobra, zaraz poczekamy. Nie będziemy się śpieszyć. Nie będziemy się śpieszyć, skoro było w scenariuszu, że Mongołom nie wolno ufać, to ja chyba im nie zaufam. Dobra, mamy to. Siap. Swasti. Siap. Siap. Apa syasananya, Baginda? Aku pemangun gedung. Aku pemangun gedung. Siap. Dita, Baginda. Iya. Dobra. O, kawalerii i hodowle. O, Maheshwaraya. Swasti. Aku panumbang kayu. Dobra, ile mamy tam czasu do Mongołów? Aku marwai. No, ci są grzeczni. Dobra, no to co, ruszamy chyba na tą wioskę zaraz. Jeszcze mamy całkiem fajne limity. To my trochę tutaj tych słoniów sobie jeszcze słoni porobimy. Dita, Baginda. Siap. Aku pengerti. Aku pemangun gedung. Aku tidak marwah. Aku
Tak jest. Zaraz zawiążemy sojusz z Mongołami jeszcze. No, no nie wolno. O, i tu coś straciliśmy człowieka. Bardzo niedobrze. Dobra, trzeba tu szybko czekał, to sobie przechodzą po prostu bezkarnie. Dobra, ruszamy. O, to możecie sam sponiewierać. Dobra, weźmiemy ten sojusz z Mongołami. So we are friends for now. Póki co, aha, okej, spoko. Dobra, póki jesteśmy friendsami, to ja przyślę sobie do ciebie żołnierzy, jak jesteśmy friendsami, bo pewnie mnie zdradzisz. Ty, no jesteśmy friendsami i mnie atakujesz? O nie, kolego. Zasługujesz na potężne uderzenie słońmi. Dobra. No i co? No lecimy tutaj, jeszcze zrobimy porządki. Musimy robić przejęcia terenu, bo... To Mongołowie, cwaniaki, no. Dobra, tu mamy spokój. O nie! Tak jest, właśnie. Dobra, mamy wioskę. Zobaczmy teraz tak, tutaj lecimy. I tu już musimy robić kolejną ekspansję i ruszamy na... O, świetnie! Nawalać! Nawalać na Mongołów. Doigrali się, chłopaki. Nie, skasowali mi mnichów. O nie. Dobra, jak dwójeczka? Świetnie. Dobra, czy my w kuźni coś jeszcze mamy? Nie. Nie możemy przechodzić do ery. A ojej. Yeah.
Maheshwaraya. Pięknie. Co ten zamek tak długo żyje? O to chodź. Dobra, to zrobimy teraz sobie zasłonkę. Siap. Siap, siap, aku pangarty. Siap, aku akamarwanya. This abandoned mine has a large cache of civilian tools. Jedziemy. Ja, benar. O Maheshwaraya. Góra opanowana, dobra. Apa sasananya baginda? Aku akamarwatnya. No dobra, wygląda to całkiem. Tu zrobimy jeszcze zatkanie. Zobaczymy, jak ta taktyka się powiedzie. O Maheshwaraya. Benar. Ia aku marwah. Ia. Benar. Titah baginda. Ojcie słonik, dobra. Już jesteś mój. Aku akan marwah. Benar. Aku marwah. Aku yasa. Benar. Maheshwaraya. Aku yasa dibaginda. Ia. To wygląda? No. Nie no, ci to już powinni się poddać, bo to... Już jest totalna klęska. Dobra. Siap. Panowie, tu trzeba na zamek uderzać. You dare to betray the great Khan? You will pay for your insolence. Watch out, Mongol horsemen. A. Gdzie tam Mongołowie to? O, tam tacy to.
Dobra, trzeba będzie to trochę słoni dorobić. Oj, panowie. Dobra, byśmy człowieka potrzebowali. Aha, a, tu jest ich zamek. No, spoko. No nic, no dobra, teraz musimy z nimi wojować. Jakiegoś człowieka, żeby tu go wysłać. Przydałby się. Mamy tego, tylko czy on sobie tak będzie mógł przejść niepostrzeżenie? Byłoby miło. Myśmy ten zamek tutaj zburzyli. O, tu mamy ludzi, dobrze. Aku pemangun gedung. O, ci się obudzili. No dobra. Okej, obudzili się. No dobra. Niedobrze. Aku pamar baik. No nic, przedrą się. Co możemy tu, gdzieś tu był uniwerek. Swasti. Aku marwan. Aku pemangun gedung. O, jest relikt. Aku pemangun gedung. Om Maheshwaraya. No dobra, przeszli chłopaki. Swasti. Aku pamar baik. Po co mi odkupienie? Dobra, już kliknąłem. Bez sensu. Aku pemangun gedung.
No dobra, odbijemy to. Może najpierw trzeba było faktycznie niebieskiego ścisnąć, a nie zielonego, no ale dobra. Znowu zaczopowali, byłoby miło i byśmy tu zamek postawili, wtedy by był raz a skutecznie. Spróbujemy to zrobić. Swasti. Siap. Aku panumbang kayu. Iya. The Mongols have run out of supplies and fear the coming monsoon rains, so they are retreating to China. Let us take what they leave behind. O, świetnie. Świetnie. Dobra, idziemy na niebieskiego. Siap. Tu spróbujemy zrobić ten sam numer co poprzednio. Co tu Mongołowie zostawili? No fajne budyneczki, spoko. No spoko, podoba mi się. Jakiś. Dobra, gdzieś tu mam jeszcze jakieś słonie. Tu było ich dużo z tego co pamiętam. Tak, ten statek dopłynął czy nie dopłynął? A, musieli zrobić już lepszą technologię. No nic, no nic, no nic. To przyjęli wieżę. Nie, tak łatwo dać się. Yasa kuka baginda. Apa syasananya baginda? O, świetnie, wpuściliście nas. Dobrze, dobrze. Thank you.
Siap, aku pamer. Maju. Biasa ku angkat senjata. Baginda. Apa syasananya, Baginda? Dobra. Dobra, trzeba chyba tą lekką kawalerię zrobić, bo... No dalej, rozwalać. A, bo ją ten tratujący ten, a tak, dobra. Chyba niebiescy się poddali, albo mi się zdaje. Tak, dobra. Lecimy, lecimy tutaj. Wszystkie siły tutaj. Tam zostały nam jakieś niewielkie wioski do przejęcia. No dobra, tu jeszcze nam została, to jest dosyć szybkie do przejęcia. No, słonie nie są zbytnio mobilne. Zrobimy sobie trochę rycerzy. To jest też... Nie, to nie jest nasz. Nie, Malajowie. To moje, dobra, czerwony. To jest czerwony. Dobra, co my tam mamy? Zniszcz zamek, dobra, tego Seledynowego. Dobra, no to jedziemy na Seledyna, no nie ma wyjścia. Dobra, lecimy. Dobra, jak tutaj wygląda? Ojej, z tym drewnem to panowie odlecieliście trochę w kosmos. No dobra. Będziemy potrzebować dobrego serwisu leczącego. Bo warto te słonie sobie, że tak powiem, leczyć, bo... Gdzie one są w ogóle? Tutaj już są. No i co? I spróbujemy uderzyć. Znaczy uderzyć, no zobaczymy, tak? No najpierw trzeba zobaczyć, co tu się święci. No panowie, już z rycerstwem tak łatwo wam nie pójdzie. Oj, tu jest jakiś obóz. Dobra, my sobie trochę kamienia wyhandlujemy i tam porozstawiamy się z zamkami. Dobra, mamy te słoniki, mamy. Dobra, gdzie mamy ludzi? Mamy.
Dobra. Dobra, jednak słoń mi wyjdziemy, dobra. I zaraz to sobie zrobimy. To produce several advanced siege units. Oh, abandoned infantry equipment. Lecimy. Ohoho! Takie coś to my lubimy. Pemangun gedung. Iya, aku mengaku pemangun gedung. Iya. Maju. Tapi, maju. Apa syasananya, Pak? Iya. Angkat senjata. No dobra, zobaczymy, może to wystarczy. No, może się uda, chociaż mają słonie, więc trep sam nie da rady. Sasananya Baginda. Siap, 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 siap. Apa sasananya Baginda? Yasakuka Baginda. Swasti. Aku pemangun gedung. Apa sasananya Baginda? Yasakuka Maju. Baginda. Aku pemangun gedung. Siap. Apa sasananya Baginda? Swasti. Aku pemangun gedung. No, są oblężeni, że tak bym powiedział. No, cwaniaczki, nie mogę portu tu zbudować. Od wody jeszcze troszeczkę tutaj. No nie, zaraz to wszystko się skończy. Mamy jakieś tarany, wyślemy. Cel jest zniszczyć zamek, więc... Więc lecimy na zamek. Yeah.
Aku Marwan. Aku pengerti. Siap. Trzeba się skupić na celach. Wszystko na zamek. Potężne są te słonie, trzeba przyznać, że robią robotę, no. Już po zamku teraz. Jeszcze tarany idą. Coś niefortunnie ten klasztor postawiłem. Możecie sobie strzelać, słonie są potężne. Coś strasznie wolno to. Ten zamek traci te punkty wytrzymałości. Kurczę, już tyle słoni, co tu się przewinęło. No wreszcie. With Kadiri conquered and the Mongols fleeing to China like cowards, it is time for the Majapahit to become the one true Indonesian Empire. I heard the story of Arya Wiraraja many times when I was a child. Through the cunning of the Kensil, he defeated both his Javanese overlords and the mighty Mongols. Now, Arya did not do this alone. I have always believed that the gods favored him and his descendants. That is why I, Gajah Mada, commander of the elite guard of the Majapahit kings, have sworn to serve the royal family until my last breath.